Wreszcie przyszedł piękny dzień 13 kwietnia. To było rano. Ja wiedziałem o tym, że czeka mnie praca, wyjazd do tego zawodowa. Tymczasem o godzinie jakieś pół do piątej, czwarta, pół do piątej, stuk, szum, huk. Matka się zerwała, wybiegła. Dwóch NKWD-stów z tymi pistoletami w ręce wtargnęli tam do nas do środka. Najpierw mnie chwycili, kazali mi wejść, tak jak byłem stał w bieliźnie, stanąć w kącie i czekać, aż będę gotowy. Matce kazali zabrać tylko pościel i takie najważniejsze rzeczy, resztę nie ruszać niczego. Dwie kozy mieliśmy, które dawały nam mleko. Kury były, nie wolno było nawet ruszać. Załadowali nas na taką platformę żydowską do przewożenia rzeczy normalnie. Z takim koniem, którego się mówiło, pałką można było zabić. I on zawiózł nas na stację. Z tym, że mnie nie pozwolili jechać, tylko musiałem iść pomiędzy nimi przez cały czas, aż na stację i wpuścili mnie do wagonu. To był nasz wagon, ten transport, którym będziemy jechali do Rosji.